Kołobrzeskie Molo nie świeci. Iluminacja, która ozdabiała obiekt, została zniszczona przez sztorm. Od wczoraj trwa jej naprawa, zlecona przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Faktycznie dość długo to trwało, ale to wynika z, jakby może nie tyle z procedur, ale kwestia uzgodnień z ubezpieczycielem. Naprawa obejmuje oświetlenie zamontowane pod molo i instalacje na głowicy. Obrysówka to jest właściwie oświetlenie mola na głowicy mola. To są takie oświetlenia, to jest takie oświetlenie wbudowane w falochron, w tą ściankę oporową. Te prace są, z tego co mówił wykonawca, troszkę bardziej skomplikowane technologicznie. Pozaciskało się to oświetlenie. Ta część oświetlenia ma być naprawiona najpóźniej do 26 kwietnia. Iluminacja molo do końca marca, podobnie jak barierki. Jutro będzie rozstrzygnięty konkurs w części dotyczącej naprawy barierek tutaj na dolnym pokładzie głowicy mola i tam w pewnej części koło schodów na górnym pokładzie. Co istotne, to wszystko to naprawy posztormowe, za które płaci ubezpieczyciel. Ta kwota w sumie na te dwa, można powiedzieć trzy zadania, bo dwa zadania świetlne, te elektryczne i plus barierki, to jest prawie 200 tysięcy złotych. Odrębną sprawą pozostaje m.in. łuszcząca się z barierek farba. Przetarg na usunięcie tych wad został ponownie ogłoszony przez miasto. Ponownie, bo wcześniejszy nie wzbudził zainteresowania wykonawców.